Koniewski Jacek się nazywam. Prowadzę pensjonat Fregata nad Jeziorem Bystrzyckim. Zapraszam Państwa serdecznie do pierwszej edycji Fregata Tropi, która się odbędzie 23 marca na pięknej trasie wkoło jeziora, obok fregaty. I będzie to bardzo fajna impreza rajdowa dla amatorów, ludzi, którzy lubią bawić się i ścigać na fajnych trasach, bardzo klimatycznych i ciekawych. Witam wszystkich, chciałbym zaprosić wszystkich na pierwszy Fregata Trophy. Biuro konkursu będzie otwarte od godziny 6.30, będzie znajdowało się w remizie Straży Pożarnej w centrum Zagórza Śląskiego. Start pierwszej załogi przewidujemy na godzinę 11. Zwracam się z prośbą do kibiców o raczej o to, żeby pozostawić auta gdzieś w okolicach zjazdu na Michałkową lub tutaj w Lubachowie, w centrum, ponieważ na trasie nie będzie miejsca na pewno na to, aby zaparkować. Trasa jest bardzo wąska, nie ma parkingów. A nawet jeżeli wjedziecie i gdzieś się ulokujecie na tej trasie, to na pewno nie wyjedziecie z tej trasy do godziny 18.30 i to jest pewne. Także prosiłbym bardzo o przejście tego kawałka i nie wjeżdżanie na trasę w dniu zawodów. Grupa rajdowa Walim Rajdowy zgłosiła się do nas z bardzo fajną inicjatywą, aby promować ten teren, który ma bardzo długie tradycje rajdowe, aby stworzyć fajną imprezę rajdową właśnie dla amatorów tutaj na tej pięknej trasie. No i w związku z tym, że taka inicjatywa jest i to jest nasz tutaj fajny marketing tego regionu, postanowiliśmy my jako właściciel fregaty wspomóc właśnie Walim Rajdowy, żebyśmy mieli fajną, taką ciekawą, coroczną imprezę, fajny rajd, który ten może będzie pierwszy taką na taką drobniutką skalę, chociaż doświadczenie wasze już jest troszkę zacne. No a my, jako że jesteśmy tutaj, będziemy dokładać wszystkich starań, żeby z roku na rok ta impreza była coraz bardziej znana, lepsza, fajna, no i mile wspominana. Dziękujemy bardzo. I jeszcze taka prośba również do kibiców. Tutaj od strony tamy w kierunku fregaty jest taki fragment odcinka, gdzie w zasadzie nie ma miejsca dla kibiców, tam nie macie gdzie stanąć. Bardzo bym prosił na siłę tam nie wchodzić, raczej wybrać miejsca takie, gdzie macie stanąć, gdzie jest miejsce na kibicowanie, bo tutaj niestety jest wąsko, z jednej strony są skały, z drugiej strony jest zaraz jezioro i tam naprawdę nie będziecie mieli gdzie stanąć, a więc prosiłbym bardzo, nie utrudniajcie nam organizacji, a na pewno będziemy się wszyscy świetnie bawić. Zatem widzimy się 23 marca na trasie rajdu w Zagórzu Śląskim nad Jeziorem Bystrzyckim na ulicy Wodnej wkoło pensjonatu i pięknej tamy. Czekamy na Was i życzymy wielu wspaniałych wrażeń sportowych. Do zobaczenia.